15-17 maja 2012 w Lubsku odbywa się festiwal. Jest to 19 już Lubski Festiwal Artystyczny, scena specjalna, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Lubsku. Ideą Lubskiego Festiwalu jest prezentacja możliwości artystycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną placówek szkolnictwa specjalnego z całego województwa oraz regionu. I tak w tym roku gościmy 15 placówek szkolnictwa specjalnego, w tym zaprzyjaźnioną szkołę SFOR. W dniu dzisiejszym, po zakończeniu prezentacji artystycznych w sali widowiskowej, organizator przygotował dla uczestników liczne atrakcje. Między innymi pokazy Straży Pożarnej, pokazy jiu-jitsu Mariusza Osowskiego, następnie impresariat artystyczny Rondo z Krakowa przygotował przedstawienie Pinokio, a o godzinie 16 odbędzie się korowód ulicami miasta, który ma na celu promowanie i integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Te osoby, które nas tam słyszą, może troszeczkę dalej, może damy kolumnę, się nawet robić cztery ściany. Słuchajcie, namawiamy do tego, żebyście się bawili między innymi w teatr, ale przed chwilą... Kozy! To nie kozy? Baran! Popatrzyła na mnie i od razu powiedziała, że baran! Chodź, no, dziękuję bardzo, wielkie brawa, wielkie brawa, wielkie brawa. Dobrze. 18. Sorcja Afryka. No, pan jest szczytny bardzo. To nie jest Afryka. To jest Pani? Jest coś niewymienionego. Nie brzydko. Pani, on robi burzę. Tak, tak do góry. Maszyn już nie ma, ale przy stole są jeszcze. Rowerka jest za pięć. Nie możesz. Chyba nic nie chcę. Kulę, nie? No, czego? Gliny zaraz. Zrobisz tego. No, kurki, nie wylepiasz. Płasko wylepiasz. Nie za ciebie. Wylepiasz całe mydło. Na Nili wejdę. Proszę mi na
Aspirant sztabowy Mariusz Morawski, dowódca zmiany jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku. Państwowa Straż Pożarna, jednostka ratownicza-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku, w momencie, gdy dostaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym, udaliśmy się do szkoły SP4, aby przeprowadzić ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego, jak również pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy pokazali, jakie techniki stosuje się w Państwowej Straży Pożarnej oraz jak są wyszkoleni na co dzień, aby nieść pomoc poszkodowanym. Poszkodowanego z braku pojazdu. Korzystając z okazji, że tak jak widzimy,
Thank you.
Galowego dziękujemy naszym sponsorom i przyjaciołom szkoły. Mamy już 19. Lubski Festiwal Artystyczny i arenę Igrzysk Olimpijskich, na której zmagamy się już trzeci dzień. Jest nam bardzo przyjemnie i dajemy sobie radę. I to wszystko dzięki Wam, drodzy sponsorzy i przyjaciele szkoły. Dzisiaj serdecznie Wam za wszystko dziękujemy, a nasze podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego w Żarach. Wielkie brawa. Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Lubsku. Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Jasieniu. Są z nami Lubski Dom Kultury, pan Lech Krychowski i pracownicy. Pani Teresa Wilkin, pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki i uzależnień w Lubsku. Teatr Lubuski w Zielonej Górze, Nadleśnictwo w Lubsku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Lubsku, Ochotnicza Straż Pożarna z Górzyna, Komisariat Policji w Lubsku i pan Radosław Dobiński, Aresz Śledczy w Lubsku i pan Dariusz Michalak. W Ludzicu Kobudo-Sichan, pan Mariusz Osowski i Grupa Wschodnie Sztuki Walki. Magnolia Spółka ZOO w Lubsku.
Hurtownia zabawek Oddo w Lubsku. Szef ulgi pani Urszula Szablińska. Sklep matarniczo-spożywczy i pani Dorota Balicka. Pracownia piekarnia, przepraszam, PZ z Połem, Lubsko. Piaciarnia u Wali i pani Walentyna Medula. Hurtownia Ice Cube, pan Zbigniew Kucharczyk, Zielona Góra. Hurtownia Ika Lubsko. Hurtownia spożywcza w Budziechowie, pani Joanna Dancewicz i pan Andrzej Uliasz. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Serce za Uśmiech przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku, które działa pod kierunkiem pani prezes Urszuli Rakowskiej. Kolejny rok są już z nami Zespół Szkół Technicznych w Lubsku i Młodzież Wolontariatu oraz pani Alicja Czerniawska i pani Ewa Sachar. Oraz w tym roku Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Lubsku. Szczęście to nie tylko śpiew i muzyka i uśmiech, który nas rozwesela. Szczęście to przede wszystkim mieć przyjaciela. Dziękujemy wam serdecznie, że jesteście z nami. Przez te dni oglądała wasze przepiękne występy. Odczytam nasz komunikat troszeczkę śpiewająco, bo Rada Artystyczna tak cudownie się bawiła, że też troszkę podśpiewywała. Komunikat Rady Artystycznej 19. Lubskiego Festiwalu Artystycznego Scena Specjalna pod hasłem na arenie Igrzysk Olimpijskich. Lubsko 15, 16, 17 maja 2012. Zwycięzców nagradza się medalami, medalu nie kupisz w sklepie. Żeby go zdobyć, to musisz po prostu ćwiczyć ze wszystkich najlepiej. Ćwiczenia, bo na to jest moda, a one są dobre dla zdrowia. Urody dodają, kibice kochają, sportowego ducha zagrzewają. Takiego ducha nam zagrzaliście. Dlatego też po tej podróży z Olimpu do Lubska rozdaliśmy medale. I te zasłużone, złociutkie jak słońce medale zdobyli. Pełna para z Wolsztyna za podróż z Olimpu do Lubska. Brawa oczywiście. Owo i to z Lubska za podpowiedź. Gdy brak jest miłości, to amor zagości. Arlegi z Międzyrzecza z kapelą za 3 grosze jadącą na Euro 2012. Bez granic ze Sulęcina za podkreślenie, że nasi też są na Euro. Steperek z Żar za zmysłową ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Nie wiem z Krosna Odrzańskiego za rozgrzewkę przed solidnym meczem. Bez nazwy z Żar za Asterixa na Olimpiadzie. Fordens z Gubina za zawody z prawdziwymi orłami. Super Siódemka ze Świebodzina za Kopciuszka na zawodach sportowych. Dreptaki z Sulechowa za futbol w pełnym wydaniu. Artyści z marszu ze Zielonej Góry za gargamelowy The Smell of Talent. I teraz posłuchajcie. Medale zdobyte, adresy zebrane, ostatnie całusy na drogę posłane. On już ją kocha, a ona też jego, bo nie ma w życiu nic piękniejszego. Dziękujemy wam za sportowego ducha i wspólnie z Amorem przygotowujcie się już na jubileusz, bo to już za rok 20-lecie.
Rada Artystyczna. Na bieganie czas marnuję, pilatesem się katuję. Choć w siłowni karnet mam, lecz stan wagi wciąż ten sam. Na ćwiczeniach mija czas, a uroda poszła w las. Nawet jak na rzęsach stanę, jabłka pewnie nie dostanę. Każda z nas od lat na diecie zapomniała o kotlecie. Nie wiem już, jak smakują krówki. Wciąż warzywka, wciąż sorówki, łańcuch wisi u lodówki. Po co są nam te głodówki, choć jadamy te otręby? Nadal brzydkie nasze gęby. Zaraz mnie tu piorun trafi, jabłko pewnie do niej trafi. Sprawię, by jej zaszkodziło, żeby w środku zgniłe było, żeby zęba nań złamała, albo choć wysypkę miała. Gdzie ja oczy wówczas miałem? No bo co ja w niej widziałem? Niezła to z niej schetera, no i żona, brydna hera. Zaraz będzie dupała, krzyczała, płakała, by dostała to, co chciała. Kurczę, jak to jest możliwe? To robuchy te złośliwe, przecież to niesprawiedliwe. Jabłko to jest robaczywe, jabłko to jest robaczywe. Jabłko robacz im wałysa, przecież ja nie jadam mięsa. Nie wstydzę, rodu mężczyzn nienawidzę. Choćby rycerz był obłędny, nie ma szansy na me względy. Chłopów mogę ledwie znosić, mogą mi lektykę nosić. Ile do tego się nadają? Ja Egiptu wielką panią. O Polska kuropatro! Zdenerwować to mnie łatwo! Kleopatro, Kleopatro! Kleopatro, kuropatro, zapamiętać nie tak łatwo. To egipskie trudne słowo. Mam wiadomość teraz nową, co obronie naszej stanie. Jedzie Cezar na rydwanie. Siema laski, witaj czarna, właśnie ściągam helm z mej ciastki. Zwykle piszczą przy tym laski, zaraz się obsypię czarem. Jestem boski, jam Cezarem. Zwykle więcej pisku bywa, do mnie nikt się nie umywa. Choć posępna mina twoja, mrugnę oczkiem, będziesz moja. I chwileczka mnie taka, będziesz chciała dać buziaka. Kawał chłopa, ale dać ci mogę kopa. Mała strona i kroku, każę wtrącić cię do lochu. I jednak ze mnie jest przekora, naśle na nią wneta mora. Gdy ją szczeliszcza on z rana, moment będzie zakochana. Muszę sprawy wziąć w swe ręce, by miłości było więcej.
lepszego. Ważne, aby miłość znaleźć, w tym uczuciu sens odnaleźć. No i wytrwać w tym zachwycie, by piękniejsze było życie, oby przyjaźń była wokół w każdym naszym ziemskim kroku. Trzeba uśmiech mieć na twarzy, życzenie wam się przydarzy. Bo szczęśliwym być wypada, tak się kończy olimpiada. Ośrodek Szkolny Zobaczy Ludzko, Misia poprosimy, brawo. Boski Zeusie, Brędzin Misia. Ale wiesz co? Fajnie, nie? Starożytność starożytnością, ale problemy mają. Ja nie wiem, co to będzie w XXI wieku. Właśnie nie wiadomo, co to będzie. Słuchaj, ale, no, ale moglibyśmy też jakąś taką imprezę zrobić sobie. Co zrobimy? Żeby ludzi zwołać, casting jak Nie, no, słuchaj, no najpierw ja bym tak zaczął. Najpierw bym zaczął od trąb. Żeby trąby trąbiły. Trąby. Świetny pomysł, a skąd trąby? Szprotawie trąbią. W Szprotawie trąbią na przykład. Oni sobie trąbią. My idziemy poszukać Hery i coś wykąkamy razem. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szprotawa! Organizowaniu imprez. No my się znamy, nie? Ale słuchaj,
Wiesz, jaka jest zasada. Jest Hera. Jest impreza. Jest impreza. Hera! No, no, zobacz. Cześć, chłopaki. Cześć, chłopaki. Cześć, Hera. Co tam was? Odpalamy imprezę. Odpalamy? No, odpalamy. To musi być znicz. To jak odpalamy, to znicz. No, ja wam zapewnię. Ze szkół specjalnych żary. Żary! Chcę wam idzie z kolibicji. Zapraszamy żary. Przed narodzeniem Chrystusa. Cała Galia podbita jest przez Rzymian. Cała? Nie. Jest taka osada, gdzie nieugięci Galowie wciąż jeszcze stawiają opór najeźdźcy. W osadzie tej żyje nasz główny bohater Asterix, który został reprezentantem Galów na Igrzyskach Olimpijskich. Jego głównym przeciwnikiem jest Klaudiusz Twardzieliusz, najwspanialszy i najdzielniejszy z Rzymian. Klaudiusz we wszystkich rozgrywkach jest nie do pokonania. Zdobywa wszystkie panny. Galowie są bezradni bez swojego magicznego napoju. Doping jest surowo zabroniony.
pomyślmy. Na pewno jest jakiś sposób, żeby zdobyć choć jedną palmę. Rzymianie są za silni. Szkoda, że przed biegiem nie mogę się napić magicznego napoju. Nie, ale... Szkoda, że przed biegiem nie mogę się napić magicznego napoju, który jest w tamtej komórce, gdzie dzisiaj domykają. Szkoda, że nie możesz się napić magicznego napoju, który jest w komórce, które drzwi się nie domykają. Nic nie rozumiem, dlatego my tak siedzicie. Sprytni są ci galowie. Rzymianie szybko dopadli do garnka z magicznym napojem, czując, że zapali Zeusa za nogi. I oto nadszedł dzień wyścigu na 24 stadiony. To znaczy na 1614 metrów i 48 centymetrów, albo mówiąc prościej, 14 400 futów w rozmiarze 46 ustawionych jeden za drugim. Składam protest. Oskarżam Twardzieliusza o doping. Udowodnij to. Proszę bardzo. Do gadka z magicznym napojem włożyłem niebieski barwnik. Każdy, kto się go napił, ma niebieski język. Wystaw język. Jest niebieski. Palma należy się Asterixowi. Dzięki, Asterix. Nasi przyjaciele wkrótce potem opuszczają Rzym i udają się w drogę powrotną do domu, do małej osady, gdzie świętują sukces olimpijski. Sukces, który tak podnosi prestiż każdego narodu. Oby na co dzień było w modzie. Oby stało się stałym fragmentem gry. Oby na co dzień było w modzie. Na boisku, a zwłaszcza poza nim. Jeśli doping, to forma najczystsza, bo to trening czyni mistrza. A w samej terapii zajęciowej zawód, drodzy Państwo, przed nami. Zostańcie jeszcze ze mną. Brawo, brawo, musimy jeszcze ocenić. Uwaga, było, ale, zostańcie. Kto do nas dołącza? Rączka przed siebie. Za wysoko. To jest trening wysokogórski. Trzeba zejść. Nie, to. Nie, ja tam. Ale ja doskonale wiem, kto da radę. Kto? Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Sulechów, drodzy Państwo. Zapraszamy Sulechów.